cały deal. Dzień dobry Państwu, siemango z tej strony Shop. Dzisiaj postaram się troszeczkę o czym innym powiedzieć, o tym jak używać widmowych ostrzy, ponieważ nie wszyscy to wiedzą. I po prostu czasami mało zabijacie. Ja gram w takim zestawie tutaj, jeżeli chodzi o mojego huntera, gram na tak zwanych stompikach, czyli na tupotach. Co one dają, to wiadomo, że to premia do sprintu, ślizgu i skoku. Jeżeli gram quick playa, to gram w takim zestawie często, czyli zakładam sobie tą kamizelkę Gwizdina, lub po prostu jeżeli gram, czasami robię tak, że gram na tych butach, a jak mi się naładuje super, zamieniam po prostu, nie? Co nam daje ta kamizelka? Daje nam przedłużenie supera tak naprawdę po każdym killu, po każdym zniknięciu, tak? Czyli po tym ataku R2. Część supera nam wtedy wraca i możemy się dalej przemieścić. Pokażę to zresztą na kilku filmikach zaraz. No i jesteśmy tak naprawdę w stanie zabić nawet, nie wiem, 8, 7, 6 przeciwników. Jesteśmy w stanie dobiec do ich respawnu, czyli tam gdzie się odradzają. Czyli że jestem w stanie zabić tutaj na przykład powiedzmy 3 gości, tak? I przebiec jeszcze na miejsce, gdzie oni się odradzają, czyli na przykład tam, bo trzeba wiedzieć, gdzie się odradzają przeciwnicy, się spokojnie sobie dobiegam, a jeszcze nikogo nie zabiłem, także tego supera mi nie oddało, nie? Jestem w stanie coś takiego zrobić, tutaj jeszcze wszystkich zabić, tak naprawdę. A zależy też troszeczkę od szczęścia i od uczucia czasu, tak naprawdę. Nie? Jaki błąd, to będzie też na pierwszym filmiku, który pokażę. Gdzie ja tego błędu nie popełniłem, być może tam nie był jakiś piękny, jakaś piękna rozgrywka, ale nie popełniłem tego błędu. I czasami musicie wiedzieć, że jeżeli znikniecie, czyli podczas odpalenia supera lub po użyciu R2, na przykład po zabójstwie, widzicie gdzie są wszyscy na mapie, ale jesteście też niewidoczni dla innych. I teraz jeżeli kogoś gonicie, ja zazwyczaj staram się nie gonić, akurat filmiki, które pokażę, to będzie Jazgot, czyli no, tam mogłem sobie na to pozwolić. Ale jeżeli to jest jakaś inna rozgrywka typu, nie wiem, control, quick play jakiś, czy competitive, no to już zależy co gracie. Staram się raczej nie gonić, ale jeżeli gonicie kogoś, to zniknijcie i nie podskakujcie, tylko po prostu biegnijcie lub podskakujcie tylko jednym takim skokiem, bez takich skoków podwójnych. Dlatego, że wtedy oni was po prostu słyszą, tak? A jeżeli sobie biegniecie po cichutku, to nikt was nie słyszy i nie widzi. To będzie na pierwszym filmiku, który wstawię. Ja nie jestem specem od montażu, też nie mam kompa, żeby to montować, także robię wszystko na konsoli, ale troszeczkę tutaj rozjaśnić, jak używać tej podklasy. Podklasa ma jeszcze coś takiego jak bomba dymna, która spowalnia przeciwników. Te ataki nasze wręcz też są mocniejsze podczas porzucania tej bomby, jeżeli ktoś tam w niej się znajdzie. Ale ma jeszcze jeden bardzo ważną rzecz, czyli taką, że jeżeli kogoś zabijemy kucając, to znikamy z radaru, czyli załącza nam się tak zwana niewidka i poza tym tak samo podczas tej sytuacji widzimy wszystkich na mapie tak naprawdę, gdzie są. Czyli możemy ich gonić z miejsca, gdzie, na przykład, gdzie ich zabiliście, jesteście w stanie przebiec aż na drugi koniec mapy i tam wszystkich pozabijać. Nie? Starajcie się nie podskakiwać wtedy, chyba że nikogo nie ma, ale starajcie się po takimi pojedynczymi skokami przebiegacie sobie, na przykład tutaj się odradzają i dalej atakujecie, tak? Teraz jak tutaj używać dokładnie tego supera? Niektórzy z was, nie wiem, bardzo dziwne sytuacje zauważyłem, jak używają tego supera, bo przede wszystkim albo tańczą w ten sposób na ziemi, to jest dopuszczalne, jeżeli mamy kilku wrogów, ale musimy używać tak zwanego combo. Czyli musimy pamiętać o tym, że mamy drugi atak, czyli na R2 w standardowym ustawieniu upada. I to jest ten mocniejszy atak tak naprawdę. Ja mam zazwyczaj robię takie combo, że używam raz R1 i raz R2. Oczywiście R2 jest mocniejszym atakiem, ma troszkę lepsze namierzanie. To jest ta sprawa. No i oczywiście znikamy z radaru i oznaczają nam się przeciwnicy, pokazują nam się tak, jakbyśmy przez ściany widzieli, gdzie są na tej mapie. Co nam daje jeszcze taka kombinacja, takie combo? Takie combo nam daje to, że się szybciej przemieszczamy, ale nie możemy używać tego combo tylko w ten sposób.
czyli R1, R1, R2. Chociaż już się troszeczkę szybciej przemieszczamy. Nie będę testów dokładnych robił, ale uwierzcie mi, że tak jest. Musimy też używać skoku, bo skok nam pomoże też się szybciej przemieścić. Czyli na przykład możemy sobie takie kombo zrobić. Te komba mogą być różne. Także testujcie sobie, po prostu sprawdzajcie, jaki się w waszym wypadku sprawdza i musicie po prostu zobaczyć, jakie wam najbardziej pasuje. To też zależy od sytuacji na mapie i kilku innych rzeczy. Myślę, że to jest to, pokażę to też na filmikach, więc jak to wyglądało, które się pojawią też tutaj, że tak powiem, pod koniec tego, nie wiem, poradnika, powiedzmy. Teraz często są takie sytuacje, że jeżeli jesteśmy na superze, to nie wiem, czy to będzie naprzeciw nas Hunter, Tytan, czy nawet Warlock, oni po prostu uciekają do góry. I często ludzie robią w ten sposób tutaj, nie wiem, powiedzmy, że u góry sobie coś lata, tak? A my tu bijemy ścianę, nie wiemy co zrobić, biegamy. Po pierwsze musicie patrzeć do góry, gdzie ktoś jest, zatrzymać się, możecie się na chwilkę zatrzymać, spojrzeć, gdzie ktoś jest. I też użyć po prostu skoku, tak? Czyli podskakujemy, jak tutaj ktoś jest, staramy się właśnie takie kombo robić R1, R2, dlatego że to R1 czasami nas ściąga w jedną stronę i tego przeciwnika tak naprawdę nie trafiamy, nie? Jesteśmy hunterem dosyć w stanie wysoko podskoczyć też, także musimy używać tych kombinacji, nie? Pamiętajcie o tym, żeby jeżeli na przykład dokonacie tutaj dwóch przez zabójstw, tak? Zabijamy trzech. Pamiętajcie, żeby zawsze użyć R2, żeby zniknąć. To jest, co nam daje? No po pierwsze daje to, że znikamy z mapy, widzimy przeciwników, a dodatkowo jeżeli używamy tej kamizelki Gwizina, po prostu nam się ten super, oddaje nam część supera ta kamizelka, tak? Po użyciu tego R2, tego ataku R2, tak? Jesteśmy w stanie przebiec. Na tym superze, nawet bez kamizelki, jesteśmy w stanie przebiec od jednego miejsca odrodzenia do drugiego. A jeżeli mamy kamizelkę i zabijemy trzech wrogów, użyjemy R2, to tego supera nam część wróci i spokojnie możemy sobie latać. Tutaj jesteśmy w stanie zabić 5, 6, czasami nawet więcej przeciwników. No i to jest chyba najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Ja gram tym superem dlatego, że on jest mocny, pasuje mi, odpowiadają mi granaty, odpowiadają mi te bomby dymne, dodatkowo mamy unik, tak? Ja nie zabijam raczej będąc na Okucku, aczkolwiek strefuję czasami w ten sposób, czy czasami się zdarzy, że kogoś zabiję, będąc przy kucnięciu, no i wtedy znikam z radaru, no i tyle, i widzę przeciwników. Także ja polecam też tą subklasę, póki jeszcze nie została znerfiona przez Bungie, bo już raz została znerfiona, ale być może stanie się to po raz kolejny. Ale polecam jak najbardziej używać, jest to chyba w tej chwili najmocniejsza ta podklasa łowcy i chyba w ogóle jedna z mocniejszych. I tyle. Jeszcze może jedna sytuacja, jeżeli ktoś ma odpalonego supera takiego samego jak my i chcemy go zabić, przede wszystkim takiego samego jak my, to nie róbmy w ten sposób, że biegacie, bo tak jest często, że dwóch hunterów sobie w ten sposób biega, tak? Tego nie róbmy, tylko musimy używać też combo, tak? Robimy w ten sposób, cofamy się, stajemy nawet miejsce, nie biegamy w ten sposób cały czas, wciskając L3 i biegnąc do przodu, tak? Bo będziemy się po prostu z nim mijać. Poczekajmy chwilę, niech on się wybiega, podbiegamy R1, R2 i tyle, nie biegajmy cały czas do przodu, to jest najefektywniejsze. Nie wiem, być może się mylę, być może ktoś się ze mną nie zgodzi, mówię, nie jestem jakimś tam mega koksem, jeżeli chodzi o tygiel czy rozgrywkę w PvP, ale 30 sekund. Może chociaż takim graczom, którzy się uczą grać tą podklasą, może ich trochę zachęcę i może trochę pomogę w tym wszystkim. No to wszystko dzisiaj. Zapraszam na kilka takich krótszych filmików, więcej tak jak ja użyłem supera. Pierwszy będzie pokazany właśnie jak gościa goniłem, nie skacząc, on totalnie nie wiedział gdzie jestem. Cześć i czołem!